Moi drodzy, musimy teraz... Mamy spotkanie zaraz. Muszę z górnikami pogadać. A? Pod nowy parking musimy się przejść. Nowy parking to jest tak. Policja jest tu, a nowy parking jest tu. Dobra. Muszę ich zapewnić, że wszystko będzie dobrze. Nie swoim, nie, no takim podjadę. Spoko, spoko, takim podjadę, nie bój żaby. Górnik kopie w śmieciach. Czemu kopie w śmieciach? To? To nie są śmieci przecież. Masz kawę... Znaczy to wygląda jak gruz generalnie, nie? To nie wygląda jak kamienie. W ogóle swoją drogą, czemu się dostaje kamienie? Może z tych kamieni tam potem wydłubują to złoto? Może tak. Hola amigos. Czekajcie, parking tam był. No raczej jak gruz, no. To moim zdaniem to bardziej gruz przypomina. Jest to na pewno takie średnie. Chyba tutaj musimy wjechać. Dobra. Dobra. O, idzie ktoś. Co to jest? Na skraj uliska sprowadzono kolejnego więźnia. Golden Sun, dzięki za 16 lat. Siema, Dawidek. Co tam u ciebie, bo ja już wróciłem ze szkoły. Witam, dziękuję. No, w porządeczku jest, w porządeczku. Jak wróciłeś ze szkoły. To tak. Dzień dobry. Pan do kogo? Dzień dobry. Ja słyszałem, że jakieś zebranie jest. Znaczy takie wstępne zebranie, wie pan. Tutaj szukam ludzi, którzy są górnikami, którzy pracują tutaj na kopalni naszej. A pan mi tak na górnika nie wygląda. Górnikiem. Był pan? Byłem górnikiem, tak. No i co się stało? I kim pan teraz jest? Czemu pan się zwolnił? Czy może pan dostał jakieś, nie wiem... Emerytura już? Nie wygląda pan jak na emeryturze. Wypadki w pracy. Wypadki. Nie chcę tam pracować. A, widzi pan, czyli niebezpiecznie, prawda? A no właśnie, ale było niebezpiecznie, a nie płacili na tyle, żeby pan był zachęcony płacować dalej, prawda? Dokładnie. No właśnie, no właśnie. Właśnie w tym celu się tutaj spotykam. No? Ja tu mogę panu za ochronę robić w tym momencie. O kurde. A to pan się tym zajmuje? To pokaż pan, masz pan czy się bronić? Powiedz. A, taki zwany fidget spinner. No dobra. Także ja tu mogę stanąć za panem i po prostu... No dobra, no nie będzie dużo osób, bo wie pan, to jest takie nieoficjalne to spotkanie, prawda? My będziemy jeszcze spotykać się... A, w innym miejscu. Właśnie chciałem zagadać. Jeszcze raz napiszę tutaj wiadomość na Twitterku. Wie pan, ja też szukam różnych osób. Mam nadzieję, że takie spotkanie właśnie mi pomoże w robocie. A, to czym się pan trudni, co? Ma pan jakąś swoją firmę, działalność jednoosobową? Prowadzę ochronę. Aczkolwiek moich chłopaków nie ma teraz. Czyli ochraniacie, tak? Ludzi, jakieś powiedzmy tam imprezy, wydarzenia, tak? Zdarza się. Tak, zdarza się. Można was wynająć? Za drobną opłatą. No, to całkiem spoko sprawa, no. Na pewno by się ktoś taki przydał. Jak w razie czego jest taka opcja, że zaraz będę musiał jechać po chłopaka jednego i tu przyjadę do pana, jak mi tylko zadzwoni. Czekajcie. Spokojnie, spokojnie, mam nadzieję, że się obędzie bez takiej potrzeby. Może przyjedzie jeszcze ktoś, bo tam pisał chyba z 1 czy 2 osoby jeszcze, że tutaj podjadą, pogadać. No i ja z nimi zagadam, wytłumaczę, o co chodzi. No i tyle, i będziemy działać dalej. Nie wiem, czy to dzisiaj zrobimy. W planach jest troszkę taka, wie pan, no strajk po prostu, wie pan. Trzeba tutaj domagać się swoich praw, troszkę związanych rzeczy z pensją. No przede wszystkim, no, jest problem, no, na przykład dzisiaj mojego kolegę na kopalni 2 bandytów zamaskowanych napadło, chciało jakieś kosztowności, diamenty. No i pobiło go pałką, nie? Także nieprzyjemna sytuacja i wie pan, no, trudna sprawa. Mogłem tam być. No właśnie, ale od tego też powinna być policja, wie pan? Albo przynajmniej jakaś dodatkowa ochrona. Wie pan, policja nie zawsze działa tak, jak powinni. No, zauważyłem. Nie okłamujmy się, czasami cywile są pod tym względem lepsi. No oni też mają swoje jakieś paragrafy, nie? Więc też muszą ich przestrzegać i to ich niestety ogranicza często. Ależ oczywiście. My też mamy jakieś swoje zasady, tak? No tak, no jak każdy. Tylko że jak się ma swoje zasady, to można je czasem nagiąć, prawda? Oczywiście. No i jeżdżą, patrz. O kurwa. Biego. To ale do mnie... tam... To do mnie mówi, ty. Weź toś ten kask ściągnij. Kurwa miętki. No to pierdolni mnie ładnie w rej. Tylko nie baseballem znowu. Nie miętki, dobra, już cię poznałem. Poznaję cię po tym brzuchu, nie? Co ty chcesz od mojego brzucha? Miętki, kurwa, bo tu na ludzi czekam. Żeby zagadać z nimi, wiesz? No a jak dzisiaj nie będzie teraz... do tej naszej wiesz co, bo to różnych... Ta, bo to... Nie zawsze o każdej godzinie tylu naszych pracowników tutaj będzie, nie? Wiadomo, no właśnie. O, patrz kurwa. Wtedy chyba z Jezusem na klacie, patrz. Ty. Co to kurwa jest? Panie! Pan Jezusa odciął. Panie, chodź do pan. No ja pana to nie słyszę. Nieemerytowany górnik, dlatego taki biedny. Czego panie chcesz, cholera? Co? A co to? Juch jest, a co on zrobił? On miał CK? Ale z kulturką. Zajebali go nowa postać, czy zrobił kurwa plastykę? Panie. Z kulturką. No to mów pan co chcesz. Co pan tu robisz? Bo my tutaj zebranie mamy robić, a pan tutaj przechodzisz, to ja nie wiem, czy pan zabłądził, czy właśnie pan tutaj do nas. A nie... co? Nie do was, normalnie sobie idę, co? Nie można chodzić sobie? Coś się nie podoba? Jeżeli macie zebranie, to w nieustronne miejsce, a nie na parkingu, cholera. Jasne, jak żule jakieś. Panie, jak żul to pan wygląda na razie, kulturka, co pan to? Proszę kulturki tutaj trochę. Cholera jasna, człowiek sobie normalnie idzie, a się czepiają, no. Patrzcie, Alfonsy. Kulturki, jasne? No, spokojnie, spokojnie, panie. Wie pan, to jest starszy... To jest starszy człowiek. Daj pan, bo na Małomów pojedziesz, na barykadę, cholera. Starszy człowiek to trzeba zrozumieć, nie? On może jeszcze gdzieś tam mentalnie, gdzieś tam w Wietnamie jest. No, ten Jezus na tej klacie to starannie wykonany, widzę. Ale wie pan, kulturka musi być, tak? Te oczy ma takie piękne. A to jest tatuaż? Jezusa? To chyba jest tatuaż, ale ja myślałem, że on taką koszulkę ma. Nie no, gdzie? Tak kredką namalował. Patrz, patrz, już dzwoni. Ty kredką zaraz będziesz malował, cholera jasna. Dzwoni. Masz problem jakiś? Proszę się nie unosić, no proszę. Proszę pan. Będę, patrz. Pan taksówkę zamawiał? Tak, dzień dobry, ja poproszę pod warsztat. Kurwa, jakie taksówki teraz. Ty, takie taksówki, to uberowe jakieś. No, jak ja jeździłem na taksówce, to takich nie było. No i widzisz, no to takie jest. Wiesz co, chyba to niedobry dzień, niedobra chwila na zebranie. Wszyscy zajęci swoimi sprawami. No właśnie, coś jest kurwa nie tak. Nie, spokojnie. Tak to już byśmy tu mieli 15 osób. Mamy kilka kontaktów, spokojnie. Będę dzwonił. Ile już jest osób, ale to nie, strajk nie, w tym momencie dzisiaj. Nie, ja po prostu... Kurwa, ja jeżdżę. Problem polega na tym, że górników puste nie ma ulice, tak dużo, nie? I trzeba po prostu chętnych, nawet ci, którzy nie są górnikami, ale nie wiem, szukają roboty, żeby zapisali się za górników, żeby w ogóle za nich tam robić, nie? I Miętki, co to kurde za motocykl? Stać cię na taki w ogóle, czy żeś go znowu pożyczył? Ej, kurwa. No mój. Tylko niektóre rzeczy pożyczam, wie. Motocykl rzecz święta, to tam kurde nie ma takiej opcji, ja od nikogo motocykli nie pożyczam. Ale wiesz, no kurde, jak mnie wypuściłeś tam wtedy z tego banku, sobie idę, nie? No. Tam, a tam param pam pam otwarte auto, no to mówię, no kurde, co będę na piechotę biegł? No pożyczyłeś, nie? Rozumiem, że oddałeś, tak? Pożyczyłem. No oddałem, jasne, raczej... No, tak średnio bym powiedział. A, mają fury, patrz. Bo tam mają. Stoi, tam stoi. A widzę. To jest tamto. No, także dobry. Tak średnio. Pan podskoczył sobie. Dobry. Co panowie tutaj robią? Na to zebranie? Na zebranie tutaj, pan tutaj swoje zebranie, nie wiem, pan na kopalni pracuje? Nie, ja refiner. A, to nie może być? No nie, to wie pan, tylko do górników dotyczy, no. Wy tam macie fajną robotę, no. Wy tam jeździcie samochodem, taką ciężarówką, macie fajną pensję, macie bezpiecznie, na głowę wam nie leci. No to fajnie, nie? A to rozumiem. A tutaj wie pan, no gadamy o sprawach takich trochę nieprzyjemnych, bo napadają nas, a to kurwa mało płacą, ubezpieczenia nie ma, ochrony nie ma. Nie pobili na przykład, cholera. Pobili pana. Dzisiaj mnie pobili. No pobili go, ze mną był ty. O, dwóch w takich kaskach mniej więcej przyjechali. Tak, czarne. W takich kaskach przyjechali, mnie pobili. Ani słowa. I no coś tam było. Tylko na baseballem dostałem, panie, wstrząs mózgu i zbita nera. No matka, bo pan lekarza no. Był. Byłem właśnie, no. Na szczęście mu pozwolili pracować lekarz. Nadal, nie? Dał radę, no. Jakbym poszedł na L4, to ja bym chyba nie wyrobił, pani. No, pozwolili pracować, ale co to za praca w takich warunkach? No właśnie, dobrze pan mówi, pan się nadajesz do nas, kurde. Nie, dobry jest. Musiał być górnikiem. Nie, no, kurde. Ale nie wiem, nie polecam. Patrz. Koszula, długi rękaw, ten... To by mógł być taki nasz... No. To by mógł załatwiać by sprawy, nie? A nie jest pan jakimś, kurde, adwokatem, coś tutaj? Planuję, ale wie pan, ja nowy w mieście jestem, więc jeszcze nie wiem, jak się tutaj sprawy układają. No, pan by się raczej, kurde, nadawał, pan tu mądrze mówi. No dobra, ale wie pan, to jest, musimy, nie raczej, tylko musimy mieć pewność, nie? No to także niech pan pracuje nad sobą, prawda? Tylko żeby, wie pan co, żeby pan z adwokata nie zmienił sobie pomysłu na jakiegoś life coacha, nie? Kurwa, bo to wie pan. Jeśli w coś uwierzysz, możesz to zrobić! Tak jest. Trzeba mocno w to wierzyć. Dokładnie. Panie, jakie to są kurde kamery. I ludzie za to płacą, panie. Za jakieś głupie rady. Jeśli coś zrobisz, to to zrobisz i oni już... kurde, jaki on mądry. Panie! Płacą i to dużo płacą, właśnie. No, cholera jasna. A my na tej kopalni cały czas tylko kurde kilof i napierdzielamy i nic z tego nie mamy, panie. A ten sobie pierdały pociśnie typu jak pan zrobisz to i pan uwierzysz, to pan zrobisz wszystko. No. Dobra, dobra, bo się uruchomiłeś już, no. Nie no kurde, bo mi się smutno robi, bo ja nie mogę nic zarobić, cholera, a ci tu tam kurde chodzą i krzyczą tylko i... Dobra, dobra, zostawisz żale na, wiesz, na strajk, to sobie, to się pożalisz, ty se zapal lepiej, bo kurwa, musisz się dotlenić, pamiętaj, nie, my kurde górnicy, to my jak kurwa za czyste powietrze jest, to my się dusimy, nie, no. Słuchaj, ja byłem, taka historia, słuchaj, kurwa, z moją... Taką byłą już moją, nie? No bo to w innym mieście tam się wyprowadziłem. Zdradziła mnie, suka. Ale jeszcze jak my jeździli, to my z moją, rozumiesz, se pojechali nad morze. Rozumiesz? I nad tym morzem to powietrze czyste, nie? Bo to tam bryza, bo to elegancko. Można oddychać. A my, kurwa, ja mówię, 2 dni mnie głowa bolała. O co chodzi, nie? Okazało się, żeby... Rozumiesz, jak myśmy się spod tej kopalni, z tej naszej przemysłowej dzielnicy przeprowadzili, to my kurwa za czysty szok. Organizm szoku dostał, rozumiesz? No tak, ja mam tak samo, jak jakieś góry pojadę czy coś, to od razu powietrze czyste i ja mam zawroty głowy. Tak, dokładnie, dokładnie, dobrze. I słuchaj, i dzwonię do lekarza, nie? I mówię, jakie objawy, o co chodzi, a on mówi, panie, kurwa, pan się zabijesz, pan szybko odpal silnik, rozumiesz? Połóż się pan pod rurą i się pan normalnie inhaluj. No i myśmy się tak inhalowali pod Matizem. No, no. Było, było, było. Ja bym Passata wziął. Passat ładnie kop. No. A nie, Passat. A to w dupia olej. O. To na pewno nie jest górnik. Patrz pan jaką flarką je. To, ten tam? Ten tam, no. Ładnie matowa, tak, tak. Wymalowany. Ty, a ten, a patrz tego, patrz tego. Tytuś glancu. Ten jakiś taki odwalony. Ale ja może się... Ja powiem, żeby on się kurde odsunął, bo od niego się tak słońce odbija, że kurde mnie oślepia trochę. No, od tej łysej glacy. Nawet przez ten mój visor. No, jest jakiś problem, kurde. Wszyscy palą, nie? Ja widzę, wszyscy palą tutaj, w tym mieście. A nie, ja bym sobie zapalił, kurde, od Jezuska towar. Kurwa, kurde, nie mam. Brakuje mi tego. Dobra, słuchajcie. Panowie nie mają czegoś dobrego. Nie. Nie, no gdzie pan? Nie ma tu bez... Spokojnie. Patrz, pan nie biegnie ten, co pan miał z go ten? Wziąć na kopalnię. Ten. O! Dobry. To nie macie co robić, tylko kurde... Chodź! Łysy, chodź tu łysy, chodź tu łysy. Ty, bo pisałem, czytaj Twittera, bo to najważniejsze rzeczy są w mieście na tym Twitterze, a ty potem nie będziesz wiedział co się dzieje, nie? No. Ty mi powiedz, tyś chciał za tego górnika, ty się zapisujesz czy nie w końcu? No mogę spróbować tą robotę, nie? To mogę z tobą raz na robotę jechać, zaraz będę jechał, to mogę cię podrzucić, słuchaj, pod urząd, zapiszesz się i pojedziemy razem, co? No możemy spróbować, no. No witam panią, a pani? Do kogo? Jak do młodego chłopaka, to zgłaszam się. Jest. Nie, ja tutaj z kolegą. A, z kolegą. Aha. To tak się mówi teraz, z kolegą. Tak. Proszę pani, a panią chyba pantera napadła, co? Że te spodnie takie, kurde, podrapane. Nie, tylko mi się troszeczkę przytyło? Pani fajna kobietka. Gdzie pan? No, pani fajna kobieta, no gdzie pani? No, no. I pięknie to, wszystko elegancko. Dobra, jakie mamy... No nie wiem, ja bym spróbował pojechać zobaczyć na tą robotę, nie? Z tym tutaj hopem. My musimy pod komisariat się dostać. Chciałby któryś z panów może wykonać mały kurs. Ja mogę panie. Ja tam mogę tylko jedną osobę przewieźć, także. Ja weź na plecach, co? Chciałbyś panią. Nie chce się pani przejechać? No, raczej jej inaczej, cholera. Nie chce pani się przejechać. Mówię pani. Włosy dobra, pani tak przetrzepie wiatrem. No, pani wsiada do mnie. Pani sobie wybierze albo motorek, albo tu samochodzik. O, przegrałem, kurde. O, jest co? Kurwa, załamałem się chyba. I słuchaj no, honor. Nawet mojego ryja nie widziała i już się przestraszyła. Simon, dawaj z nami. Simon, to jedziesz z nimi, czy jedziesz na robotę? Diego, to musisz kurwa wybrać. Przejebane. Albo baby, albo robota, nie? To jedzie pan, czy nie? Czekaj, bo się zastanawia, no. Baba mu namieszała w głowie. On ma jakieś problemy. Ty podskocz se łysy. A, on dostał udaru, wiesz? To jest udar. No, to jest poproszę udar, na komis. A nie. Patrz, buchnie furkę. Wygląda jakby chciał buchnąć furkę. Pa, kogo to? Panie! Ej. Panie! Ej, panie! Nie, no chyba udaru dostał, Nie, to udar. Udaru chyba dostał, ja. Wylew. Dostał wylewu. O, panie. Szkoda człowieka. Dobra, już poptał. No to kurde dzisiaj nie będzie fajnego. A będą fajne rzeczy, panie. Zaraz jadę znowu, wiesz? Kurde, trzeba robić. Tak? Jadę se przygotować teren, rozumiesz? Bo ja ci powiem. Ty, słuchaj, ja ci powiem. Ja podrzucę jakieś tam rzeczy niebezpieczne, może. Ja ci powiem, jaki mam plan, słuchaj, to myślę, że to by było dobry pomysł, coś, nie? Że na nas polują, ty. Patrz, zbiorę parę osób, to tam jeżdżą, nie? I z racji tego, że ja tak w sumie się bardzo tym, kurde, tak się przejąłem i tak organizuję te strajki, to wszystko, bo ta kopalnia to jakaś jest teraz, kurde, pod miasto ona należy, nie? Czy tam, nie wiem, pod co. Ja bym zagadał. Sprywatyzować? No, byśmy, kurde, sprywatyzowali, o, albo kurwa, przynajmniej bym wziął jakieś, kurde, wiesz, uprawnienie do podejmowania decyzji w sprawie kopalni, żeby się w ogóle nie fatygować do komendanta i tak dalej, do burmistrza. I wtedy byśmy sobie elegancko, wiesz, swoje byśmy sobie narzucili, kurde, jakiś fajny lunch, kurde, lunch room, rozumiesz, palarnie byśmy sobie tam zrobili. No i to nie trzeba wtedy jeździć i się pytać, prosić, nie? Myśmy by sobie poradzili fajnie. No, masz rację. A tylko Czechom tego nie sprzedawać, bo znowu rozdup. Tak. Ale to spokojnie, będziemy gadać z ludźmi i się ustali, o. No. O, propo. Słucham. Panie. A co chodzi? Czekaj, bo on coś tam gada, ja go nie słyszę. O, teraz. A pan tam pewnie, kurde, a pan tam nie sikał w środku, bo ja nie wiem, pan tak nie. Tak podejrzanie to wygląda, przepraszam. Mama mnie na obiad zawołała, sorry. Udaru dostałeś. No chodź pan, ja pana zawiozę tam do koleżanki. A my do roboty mieli jechać. To co? No do roboty. Ale tanio sprzedam. Dobra, to spoko, panowie, to nie ma problemu. Tanio sprzedam za 5000. A to pan za 5000. Dobra, a pan pokaże. Który to dowód, ten? A że to jest pan. Sprawdzę tylko, czy dobry jest, kurde. Dowód. Nie ten, panie, ten tutaj, tam. Który? O, ten fajny z silnikiem na wierzchu. To chyba nowy model. To jakiś tuning, czy po prostu. Gościu, uspokój się. Panie, z tą pieścią to zaraz panie będziesz miał! Dupę ci obsadzę, cholera jasna. Co ty to robisz? Pancerny chciałem zobaczyć. No pancerny mówił, że jest, to chciałem zobaczyć. Tam jesteś pancerny, cholera. Na pustyni pancernik się znalazł. Ja jeszcze pancernik. Dobra, ale pan powiesz. Dobra, czyli pan sprzedajesz je za 5. Pan coś powiesz na ten temat, no. Pan opowie historię tego samochodu. Co ja mogę powiedzieć? Jedziemy czy nie? Oczywiście, samochód jest maźnięty, jak pan widzi, pięknym draftowym kolorem z pobłyskiem niebieskiego. W ogóle. Co nie? Zamiast do tego pogadać, nie ma maski, piękny silnik widać na wierzchu, to jest po prostu cudo. Zawieszenie było niedawno robione całe, więc jest też cudo. Jak pan widzi, piękne alusie do tego, żółte światła z przodu, nie ma tych jakichś pierdzielonych neonów, bo to jest chłam, fajne. Dosłownie. No, zatrzymuje się, jak pan depniesz, to zatrzymuje się w miejscu, fajnie ciągnie do przodu. A jaki pełna przebieg? Skóra w środku. Jak fajnie ciągnie. Jaki przebieg? Tak, jaki przebieg? 93 tysiące. A było kręcone? Nie było kręcone. Po co kręcić coś takiego, powie pan mi? No ja nie wiem, jasne, przecież też... A nie, a cena i przebieg do ustalenia. Ja powiem panu tak. Panie, powiem panu tak. Niezależnie od tego, czy pan go kręcisz, czy nie, co nie, ten silnik, czy cokolwiek innego, to prawda jest taka, że ten silnik to może 93 milion, 2 miliony kilometrów i tak pan nie poczujesz różnicy? Tak, bo to jest tak zajebisty silnik. No panie, to jest najlepszy blok, to jest V8, co pan chcesz? Jeszcze za starych czasów Ameryki robione. Ameryka stara była wtedy, no, to te czasy były, kiedy rzeczy, cholera jasna, jeździły lata i używane lata, a nie co teraz. Na 2 lata pan kupisz telewizor i co musisz pan wymieniać? No bo tego gość jakiś kuźwa nawiedzony jest, a wy go słuchacie. No ale to, słuchaj, ale patrz, to chodź, no ci coś powiem. To trzeba takich ludzi słuchać, musisz się nauczyć słuchać takich ludzi, bo jak jest nawiedzony czy coś, to kurwa się takiego kapuje, rozumiesz, na pogotowie, bo to przecież jest zagrożenie się. Na pogotowie go wezmą, przebadają, zamkną w kaftan i tyle, no. Co, a przecież stary, teraz on gada, a wieczorem będziesz szedł i ci wdupi kosę w plecy, no. No i co, no to dlatego trzeba wybadać, co to gościu jest, nie? Stary, z Jezusem wydzieranym na tym, no to co, ksiądz to, czy kto to, papież? Ale ja mam zespół Tureta, no i jak tabletki nie wezmę, to nie mogę go słuchać, no bo po prostu czepie mnie, no, naczepie mnie. Jaki masz zespół? Ale to Turet przecież tak kurwa nie działa, ty, chyba ci wmówili. Wiesz co ty masz? Czekaj, ja sprawdzę. Ale ja mam większą fazę. Ty, wiesz co? To jest niedojebanie mózgowe, wiesz? Ty, a ja ci pokażę, jak ci te stare tory, panie, stary mózgowe, stary ciała? Jak działa? Kurwa! Co? Chodź no tu, bo sobie kurwa za dużo pozwalasz chyba, co? Ty chciałeś iść robić? Wiesz, gdzie ty pójdziesz teraz pracować? Powiedzieć ci? No dobra. Możesz na komendzie chyba pucować kafle. Takich ludzi nie potrzebuję. Dobra, mam jechać z wami czy nie? Jedź z babą, nadajesz no, tak, się. Tak. Nadajesz się do tego, żeby ci baba gadała. Chciałem ci z tą stary jechać, a ty kurde mnie tu chciałeś z baseballa. Ale stary, przeszkadzasz mi w ważnych tam spotkaniach biznesowych, marudzisz, trujesz dupę kurwa i nie umiesz wytrzymać chwili. Dobra gości, jak coś to w kontakcie, nie? Ja jestem chętny. Uspokoisz się? No dobra ty, No. Nie, nie mogę dać się mu sprowokować, bo może tamten żółty chcesz? Zamknął mnie jeszcze i ten... Rip sławeczki, co się stało, labecik? Z kierowcą czy bez? Widzę, że to biznesmen, bardzo otwarty, tak? Słychać. Nie, ja wam powiem... Nie, to jest problem, ja to od wczoraj zauważyłem, że tutaj czasami wszyscy mówimy tym samym tonem, a kurwa nie słyszymy się, nie? Najgorzej z telefonem. No... No i co, dokumenty pokazał pan? Wszystko jest... A pokazał jak odpala? Czy to jest... Czy sprzedajesz kurde jajko niespodziankę? Pokaż jak odpala, no. No czekaj, no patrz. Kurde ty! Tak, jak go kurwa nie słyszę. Panie, ja posłucham silnika trochę. O! Dobra, chłodnica, widzę, że no coś, dobrze, tutaj już. Ale coś tam strzela, wie pan, i to nie chłodnica. Ty, wie pan co? Panu w krzyżu chyba strzela. Wie pan co tu, jak się tutaj, ty chodźcie tu chłopaki. Jak się tak przysłuchacie, to słychać płacz. Płacz Niemca. Faktycznie, to musi być dobre auto. Co ty ćpiesz? No, wyje. Czyli rozumiem, Wie pan co? Czekaj pan. Co on tam gada? Co on tam gada? Ty, słuchaj pan, czyli rozumiem, że auto tak sprawne, że jedyny minus tego samochodu to ten na akumulatorze, tak? Jak to mawiają. Żeby pan wiedział, żeby pan wiedział. No dobra, dobra, no. To ile pan chce za ten samochód? Jak mówiłem, 10 000, a jak dla pana, to spuszczę do 5. Ale zaraz, zaraz, kurwa, pan gadał, że wszystkim za 5 sprzeda. Co to ma być za promocja? Kiedy? No dobrze, za pana twarz to 4, dobrze? Za moją twarz, panie. No tak. No do 3 zejdę, no Boże, niżej nie zejdę, bo pan jeszcze cholera jasna, no nie wiem co. Dobra, a da pan kluczyki? Tacyjcy są. A nie ze mną te numery, kurde. Ja myślę, jakie że ten numery? Samochód... No pan sobie wejdzie i weźmie kluczyki ze stacyjki. No to zobaczymy. No tak, tak. No pięknie. 10,50? No i mamy cię, nie? A to jest 10,50. To jest twój wyrok. 10,50? A mój wyrok? Spoko, żartowałem, gościu, nikogo nie kapujemy, nie? 10 lat, 50 lat, wiesz. Ej, gościu, ale nie na... Ty weź, kurde, nie naciągaj ludzi na to. To kurde, jakiś mafiozo mógł, kurwa, mieć ten samochód. No tak, no bo kurde, sprzedajesz lewy, to kradziony samochód. Tak, wypadek. Nie jest kradziony. Ja wiem, ale ludzie, ja wiem, że to się nie... 10,50, spokojnie. Spokójcie się. Z dokumentami ukradł. Tak dla żartu gadam, ja 10,50. Że jest uczciwy człowiek. Ja, panowie, ja idę, bo dostałem zlecenie, więc muszę. Ciekawe na co, na kradzież pewnie. Jesse. Dobra, jadę do roboty. Dobra, słuchaj, jadę do roboty. Coś tam jeszcze muszę przyrobić, bo muszę sobie, wiesz, ciulła mi pompa, uszczelka pod głowicą, świecę do wymiany. O Jezus! Oj, czekaj! O Jezus! Ej, ja gonię Jezusa! Dogoń, niech tu przyjdzie! Kurwa, Jezus ma przecież towar. Wszyscy za Jezusem, bo Jezus zioło wozi. No, niech tu przyjdzie, my se zajaramy, kurde. Ktoś strzelił. Wzywam tutaj pogotowie i sobie inaczej pogadamy. Kto strzelił? Kto tu strzelił? Ja strzeliłem, bo mi uciekał, mówiłem, żeby się zatrzymał, cholera jasna. Chciał mi auto ukraść ten tutaj mistrz. Panie, co to był za strzały? Normalnie wyrzucił mnie z samochodu, ja, kurczę. Bo mnie, kurde, bo chciał okraść mojego Jezusa. A ja jestem bardzo religijny. 10,50. Tak, tak, ja widziałem. Tu po prostu, to ja tu jestem poszkodowanym. Pan tutaj chciał mnie z samochodu. Chodźcie go do śmieci wyrzucimy. Po nim już nic nie będzie. Trzeba go w krzaki go. Ja bym go, kurwa, gdzieś wyjebał, bo kurwa będzie przypał. No może być, ale proszę pana, ja widziałem, pan w obronie własnej i tutaj strzelał do tego gościa. Dobra, w sumie. Czy nie ma tematu. Dobra, powiemy na pogotowiu, kurde, czy się stało. Ej, ale ty serio strzelił? Ja, to już pały zarabiadą. No ładnie. Jezus, chowaj towar, kurwa. Dzwonię na policję, kurde, ty lepiej, Jezus, odejdź stąd. Jezus, tak, ja przesunę samochód. Chodź na parking, ho. Słuchaj, ty, Jezus, weź no coś tam sprzedaj, poczęstuj jakieś tam 2 gramki masz? No pewnie, że mam, ja mam. No kurwa, no to tu myk i ja tobie. To poczekaj. Ja pewnie, że mam, ja zawsze mam. Myk. No i z rączki do rączki. I 5, 250. No i myk. O, widzę, prema wleciała, elegancko. Dzięki elegancko, wielkie. Elegancko, ja sobie zapalę. Niech przyjeżdżają te pały. A to ja sobie też zapalę. O. No i jara. Ty musisz być trzeźwy, jak pały przyjadą, ty nie możesz palić. Ale kto? Policja? Do pogotowie, pogotowie. A pogotowie oni przyjeżdżają. Nie wiem. Nie, dobra, olać. Cholera jasna. No i fajny ten wozik masz, ci powiem taki kurde, żeś tak nisko takie zawieszonko dał. A dzięki, Jessica. Jessica. A to jest ta Jessica. Bo ty ta, jeszcze... to jest Jessica. A drugi jeszcze miałeś ten taki... Ten taki dach miałeś, taki naklejkowany. A nie, ten to nie, to mówię, zastępczy była. Jessica już naprawiona, to Jessicą się wożę po mieście. Fajna ta Jessica, fajna, fajna. Fajna, fajna. Wiesz, nie liczy się co ma z zewnątrz, ważne co ma w środku. Ja dobrze wiem co ty masz w środku. Ja, wiesz, same najlepsze rzeczy. Dokładnie. Ty, kurwa, jadą. Czekaj, muszę wyczeźwieć trochę, bo idę zobaczyć. O, rozchodź to, rozchodź. Najlepiej to rozchodzić. Jadą, jadą. Oj, zabiliście hopa. Poleceń nie słucha, kurwa. No, tak jest, dobra tam. Gdzie są ci medycy do jasnej cholery? Dobra, wal go ty. Worem go przykryj. Tak to jest, jak wie pan, jak... No kurczę, ja nie wiem czemu ten pan chciał mi ukraść samochód, nie wiem. Pierwszy raz w ogóle tego pana nauczył. Wyczuł co tam jest. No ja wiem, przeczuć, ale no bez przesady, nie? Ja mogłem być policjantem równie dobrze, ten pan tego nie wie. Jak to się stało? Co to? Co? Ty, gościu leży. Cholera jasna, no. Jadą czy nie jadą? No właśnie ty, nie wiem, dzwoniłem, albo że kurwa, wywrócił się, wywrócił, wino wylał, rozumiesz? Tak, wywrócił się z rano postrzałową na nocę. Wino się wylało z kąpielą. A to, że ma dziurę w nodze, to powiemy, że... O, wiem. Że go wcześniej ktoś postrzelił, dlatego że to nie wino, nie, że to był szampan, rozumiesz? I on wystrzelił mu w nogę. Korek mu wystrzelił, w nogę i dziura. No i tyle, poszło opie w tętnicę, tam zakrzep do serca. Ted. I się wysrało. Koniec. Tak to jest, jak się żre te kebaby non stop. Ale te się zapychają i widzi pan, jak się kończy. Ale pizzę to bym zjadł, nie? O, ja też bym sobie taką dobrą pizzę. O, pizza dobra, taka włoska, wiadomo. A ty, Jezus, turek Jezus, co tam najchętniej sobie wcinasz, co po jaranku? Na co smaka masz? A wiesz, ja to tak różnie, nie? Najlepszy to schabowy z Polski. To może byś mi kurwa dał coś. Ja ci dam, czekaj, ja kupiłem, to go poczystuję, czekaj. Nie no, ja wolę kurde, panie, zapłacić Jezusowi, niech sobie zarobi. No ale to se zajarasz jednego ode mnie. A jak chcesz więcej, to od Jezusa, nie? Tyle. Dobra panowie, bo to... Ej, Jezus, nie ma sensu. A to nie jest lokal z przypadkiem? Tak, to jest lokalny. Gdzie, kurwa? To jest lokalny przecież. To jak lokalny to... Zostawmy. Gdzie lokalny, kurwa? Gdzie lokalny? Odsuńcie się, panowie, hej! Odsuńcie się, idźcie tam dalej. Ja wam pokażę, że nie lokalny. No, poka, no. Pokasowy. No, poka. Ty, tego... kurwa! Już on się odzywał przed chwilą. A ty chyba najarany już byłeś, ty. Kurwa, Jezus. On mówi, że on słyszał głosy, nie? No ja, kurwa, jestem pewny, że słyszę. Ja pierdolę, Jezus, rzuć piąteczką, kurwa, no proszę. A to może, ten. Zaćmienia dostał. Znowu to samo, co z tym, kurwa, zasranym, kurwa, Ruskiem. Przeklinają za bardzo. Rusek to samo już. Przecież. Rusek, no jest. Labec tam chodzi obok. O kurwa, ajku. Panie, kurwa. Dajcie sekundę. Tylko coś sprawdzę, momencik. Na Facebooku muszę coś sprawdzić, bo ktoś mi do mnie pisał. Słuchajcie. Okej. Dobra. Ty, a może jakby tak... Słuchajcie, jakby tak kurwa się zamówić pizzochę. Taką elegancką, co wy na to? Taką... taką dobrą, jaką polecacie pizzerię? Ale ja pytam, jaką polecacie pizzerię, a wy mówicie hawajska z ananasem z kebabem. No zajebiście. Panie! Co tam? Pytanie, pan wiesz, czy jest policja jakaś? Nie ma. Na pogotowie tylko. To pogotowie. A byłby pan skory... jakby to powiedzieć... Chce pan zarobić? Wszystko legalnie. Wszystko legalnie. Panie, co pan? Kurwa, jak zarobić? Ty, czekaj, co to tak głośno? Ty, czekaj. Nie wiem. Karetka. Ja... A, ty, jadą. No, co tam? To co, pan chce zarobić, czy nie? Ale jaka robota? Ale ja nie mogę powiedzieć, prosta. Czy chcę, no to, ale ja... to mówisz, co, no? Dam panu 20 000. 20 000 za to, że pan zadzwonisz na policję. Policja przyjedzie radiowozem i pan odciągniesz gdzieś tam za róg policjanta. Tyle, nic więcej, i pan go tam przytrzyma z minutkę, dwie. A co tu się będzie działo? Tylko tyle, ja nie chcę nic więcej od pana, nic więcej nie. Pan tylko tam pójdzie, dostanie pan pieniążki i tyle. Ta. I co? I kurwa radiowóz chcesz ukraść, co? A powiedz, a kto ma takie... Ty, kto ma takie zlecenie na radiowóz? To jest tajemnica. Niestety ja nie mogę powiedzieć. To fajnie się bawisz, bawisz. Ale... A skąd pan taki dedukcję ma, co? Cholera jasna. No bo stary, kurwa, 200 IQ, nie? 200 IQ. Chyba 0 pan połknął. No 2000, przepraszam, 2000. Dobrze no, mówisz, dobrze. To co pan tu robi jako górnik, cholera jasna? Pan powinien tam na wieżowcu u góry siedzieć. Cholera jasna, siedzieć w garniturku, a nie... łazy przerzucać, czy rupiecie, bardziej rupiecie tam są. A wiesz co, w garniturze to siedzą kurwa korposzczury. A ja sobie pójdę na kopalnię, rozumiesz, se wykopię. Wie pan, pojadę. Wie pan, jeżeli pan no jest CEO i głównym tym udziałowcem, to pan nie jest korposzczur, tylko pan jest właściciel. Pan pojęcia mylisz. Korposzczurem to są te, co na dole siedzą. A nie ten, co u góry siedzi i sra na wszystkich. Ta, a pan myśli, że co? Że jak oni się urodzili, to od razu byli tam, o, szefem? No jeżeli pan zakładasz firmę, to pan jesteś u góry. Co ty pan pierdolisz, ty? Tak, no, tak jest? No to jest tak. Pan zakładasz firmę, siedzisz pan na tej życi, w sensie na, nie wiem, na fotelu, nie wiem, na jakimś drągu. I potem pan zatrudniasz i ta żyć idzie do góry z tym drągiem, a wszyscy inni są na dole, tak podnoszą pana do góry, co nie? No. Dobre. Słuchaj, ja bym poszedł na to, nie? Ale to by musiało być tak, 30 000, 15 przed robotą, 15 po robocie. No, jak nie, to se szukaj innego. Ja jadę na kopalnię. A panie! Daj pan chociaż telefon, żeby zadzwonić do pana, bo jestem skory na to pójść. Tylko muszę mieć od pana gwarancję, że pan nie odwalisz maniany. Nie no kurwa. Słuchaj no. Ale musiałbym mieć pewność, kurwa, że nie zrobisz z tym, wiesz, nic złego. Stary, ja w więźniu przesiedziałem ponad 100 lat. No widzę właśnie, kurwa. Widzę. No, więc wiesz, ja z policją jestem na bakier. Już ci się tatuaż powoli rozmazał. Może to henna. To jest henna, w więzieniu zrobiony. A ty nie jest ten... Dasz pan numerek? Ty nie jest ten słynny całun toruński. Ty, to jest ten całun chyba. To ty taki stary jesteś, że to Jezus się przytulał tu na drodze krzyżowej do ciebie, ty. No jak? Mogło być. Pasuje panu? Mogło. Kurwa, no nie wiem, no. Musiałbym się zastanowić. Dobra, podaj pan chociaż numer, żeby mu zadzwonić. Dobra. Ty, ale słuchaj. Mam taką osobę, co na pewno by coś takiego chciała zrobić. Ale kurwa no. No kusisz. Wiesz, że to jest ryzyko. Ale pan, nieuzasadnione wezwanie. Nieuzasadnione wezwanie. A ty jeszcze byś mnie wydał potem, że ja jeszcze kurde współuczestniczyłem w tym. A po cholerę! Ja jeszcze nikogo nigdy w życiu nie wydałem. W tym, czy w tamtym, czy w przyszłym. Nikogo. Tu już taki łaził jeden. Panie, co za pieniądze wszystko kurde gadał. Tu, na lewo, na prawo. A, to nie znam. Taki łysy, taki z brzuchem. W dresach obdartych takich łaził. Panie, to... Mówisz pan o tym, co... Taki łysy, co na taksówce kiedyś jeździł? Nie. O tym pan mówi? To ten to mechanik już jest, Pit. To nie... Tomasz. To mechanik taki jest łysy, co nie obdarty. Tomasz taki menel, wiesz? A nie znam. No jednego medala znam, to teraz podobno pracuje na policji, na recepcji. Wszystkim lody robi, obciąga, no. A to ten w kożuchu taki. On taki, kurwa, stał jak... No, cylinder ma na głowie. Jak Alfons, no. Taki wąsik ma. Widać, że jakiś, kurde, lewy. To, dajesz pan numer czy nie? Czekaj, bo będę innego szukał typa. Ty, a może spróbujemy, ty, żeby policja przyjechała. Ty masz... Wiesz, że ty byś nie musiał, kurde, mnie. Jakbyś miał broń, to byś mógł się pobawić. Ale ty pewnie broni nie... O kurwa, o to ty... ci chodzi? Ta. To masz, tylko kurde amunicji chyba brakło. Mogę ci koło przestrzelić, jak chcesz, żeby sprawdzić. To co, strzelamy? No nie, no zostaw ty, no fajna ciężarówka, to jeszcze z roboty mi odciągną. Dobra, ty, to sprawdzamy, ale nie ma policji przecież, bo Tam... No mówię, że nie ma, no, to jak będzie policja, no to wtedy będziemy robić imprezę. To co pan na to? Dobra, ty... To słuchaj, ja wtedy do pana przedzwonię, jak będzie policja. Dyktuj numer. Mój? Nie, no twojej baby. 9, 3, 8, 2, 1. Jesse Pinkman. Oman. Nie wiem. Wróćcie Jesse po prostu. Jesse Pinkman. 9, 3, 8, 2, 1. A jaki jest pana numer? To sobie spisz teraz, zapamiętaj sobie go. Masz spisany? Okej, mam. No to zapisuj go. Tylko go dodam sekundę do kartoteki. Tam Diego napisz. A jaki Diego? Maradona czy... Diego Górnik. Czy taki dingo. Diego Górnik, dobra. Jakby co, będę dzwonił na pewno do pana. Dobra. Ty, poczekaj, daj no się tym karnąć. Tu se tak, zrobię kółeczko wokół parkingu, dobra? Fajny, fajny. Dobra. Fajny kładzik. Ja jadę do roboty, to jakby coś, to tam dzwonię. Będę miał czas, to podskoczę. To miłego przesypywania gruzu. Jakby co, to wiesz, to, ja nie to robię, może to ja być nie nawet, cygam. Wiesz, gdzieś... Ja my kamienie, wiesz, węgiel... na górnictwie tam może, że coś tam z ten, wiesz... Ja się zatknął ten... Wiesz co zrobić, tylko żeby tak stanęli i tak odprowadzić ich, żeby wiesz jak najdalej, co nie od radiowozu, że coś tam się stało. Rozumiem. No bo tam niebezpiecznie mamy, wiesz, to tak, że można... Ostatnio nas napadali tam, z kija przydupili koledze, rozumiesz, pobili, no to można by było, że tam niby znowu przyjechali, coś tam, strzelanina. A to pogadamy, to tam no. Panie, to jest temat, wiesz, to pogadamy. To ja jadę. Jakby co, to tam policjanta gruzem przysypcie. No. Do swoich niech wraca i po do dziury. Jego. Ja sobie tu awaryjki włączę. To co, pizzocha? Moi drodzy, zamawiane będzie? Pizze Boże będą zamawiane? Dominium? O kurwa, pizza XXL, 10 kawałków. 10 kawałków. Nie no, Dominium to nie, to jest ten syfek taki. Faktycznie, to mi ktoś przypomniał. Ja tam kiedyś zamawiałem, to myślałem, że to miało z dupy rej. Ty, ale wiecie co? Ostatnio burgery w Da Grasso robią i można zamówić burger w Da Grasso. I taki dobry jest, taki jak z burgerowni. Z mięskiem eleganckim, wypieczonym, jak chcecie, tam z serkiem, tego, wszystko. Kurwa, panie. No. A tu dobra, już tu biorę i gramy. Ser, salami, no.